Nawet 200 milionów złotych, tyle w formie niskooprocentowanych pożyczek, województwo małopolskie przeznaczy na poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację budynków. Umowę na ich uruchomienie podpisali właśnie marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przedstawiciele zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA i Banku Gospodarstwa Krajowego. Dajemy w tej chwili środki w formie pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. Środkami tymi w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego będzie zarządzała, czyli udzielała tych pożyczek Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jestem przekonany, że będzie to robiła w sposób bardzo profesjonalny. Na tę kwotę składają się dwie umowy. Pierwsza z nich umożliwi między innymi modernizację instalacji grzewczych, chłodzących oraz oświetlenia w budynkach mieszkalnych i publicznych. Pozwoli to na obniżenie kosztów utrzymania, a także ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Wartość pojedynczej pożyczki wyniesie od 100 tysięcy do 3 200 tysięcy złotych. To są tak bardzo poważne pieniądze i tak, że tak powiem, przyjaźnie rozdysponowywane dla kontrahentów, że warto porozmawiać, tak? Warto się dowiedzieć, czyli przyjść do MAR-u po to, żeby poznać szczegóły, żeby poznać wartości indywidualne, kto ile może i na jakich warunkach i dlaczego tyle, a nie więcej, i ze względu na jego możliwości. W ramach drugiej umowy wsparcie będzie można wykorzystać między innymi na modernizację szkół i przedszkoli, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych, a także inwestycje w infrastrukturę drogową. Wartość pożyczki wyniesie od 300 tysięcy do aż 15 milionów złotych. Bank w regionalnych programach operacyjnych pełni rolę służebną. Najczęściej menedżera funduszy prowadzi dystrybucję środków unijnych. Podpisane umowy to kolejny projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z tej pomocy będą mogły skorzystać małopolskie firmy, instytucje i organizacje.